jak się to fajnie na minimapie ułożyło, nie? Że my jesteśmy po rogach i oni są, no wiadomo, na 12, 3, 6 i 9. Idealnie się to ułożyło na razie. I każdy jest pomiędzy przeciwnikami. Dobra, mamy zerga na godzinie 12. Co za symetria. Takie rzeczy się praktycznie nie zdarzają. No i te same na rasy wszyscy mamy. No, ale żywiej, żywiej, panie Teran, bo tak problem to czy tam STV-ka nie może stać na początku. Siema cokolwiek, witam mocno również. Dobra, gramy na Protossa. Ja chyba teraz na zwiad polecę właśnie. O, ten zerk to całkiem szybko zrobi spawning pula. Zawsze zastanawiam, czy może zagrać tak dziwnie i nie zrobić... No właśnie. Oho. Z kapslokiem. Lepiej widoczni, widocznie lepsi. Kapslok skład. Tutaj też ten Protoss robi podobne rzeczy. Chyba będę spamować zolotów na początku, no bo w sumie co innego. Będę już chyba jakieś lingi zrobił i pewnie gdzieś nie mi poleciał, zapewne do mnie. Pewnie będę pierwszym celem. A nie, tutaj poleciał ten zerk, dobra, spoko. Mi to się podoba. No na razie troszeczkę kosztem zolotów robię więcej ekonomii tak, i produkcję zwiększam, żeby za chwilę mieć jeszcze więcej zolotów. Więcej zlotów przede wszystkim. Ten już do mnie chyba idzie. Tak, idzie do mnie czerwony. Jest bardzo dobrze. Ja teraz do czerwonego powinienem iść, bo jeżeli on pójdzie do brązowego w górny lewy róg, no to coś powinienem robić z lotami, a nie stać się patrzeć jak szpak 5 złotych. Trzeba być mobilnym. A, no to jednak jest jakże bojowa walka. No dobra, spokojnie. Aha, i tutaj mamy zerga, który idzie jakąś tam ekonomię, powiedzmy. Zresztą ten gość też walnął kolejny gateway. On ten zarządził, że go. Ja też najbardziej tego Protossa boję. Jak on gdzieś pójdzie, znaczy jak ja gdzieś pójdę i on tam... No właśnie, on się też mnie tak boi, też wie, jaka jest sytuacja. Dobrze. Obijany amator. Obaj spamujemy twardą. Doskonale. O, to tym pomaga mi ten z dołu. Jakby zaraz go przeblokował, to by było ekstra. Dobra, dobra. Mam je. Nie ma problemu. Ja się wybronię, nawet jak on by mnie tu do bazy zaatakował. Dobrze, dobrze, doskonale, doskonale.
No, ma kanona. Nie, to dobry gracz. Jeszcze ma tego. Dobra, dobrego gościa, żeśmy, myślę, pokonali. Zaspamowany zelotami. Dobra, teraz tak, pewnie jak jacyś zergowie zrobią mutaliski albo inną zarazę. No Boże, co tu się dzieje? O, źle się dzieje. Dobra. No już tutaj nic nie poradzę, więc po prostu walczę tak jak mogę. Czy jak on do mnie przyjedzie, to tak... Nie mam pewności, czy się wybronię. A, dobra, on tutaj przyjechał. To już w sumie dziwna decyzja, ale... Dobra, co teraz by było... O, wyeliminowany nawet został. Czyli przegranko. O, ten już ma mutaliski. Mutas, jak to pisze Serral. No dobra, zdecydowanie muszę siedzieć na razie w bazie, bo jak gdzieś pójdę tymi penalas... Co to robią switch tanki? Dobra, biorę je. A przy okazji pewnie i tak nie będzie. Oho. No nie, no bez jaj, gościu. No nie przewidział mutalisków, zerk. Tyła jest to najgorsze. Dobra, wysłałem jakichś zelotów, a raczej jednego, jak się okazuje. Dobra, ten pójdzie sam. Ja potrzebuję w sumie więcej dragunów i będziemy atakować zaraz tego na 12. On ma tylko lingi, to nic super groźnego. Jaką mam pomóc? No ale to jak ja ci pomogę, jak to są muty? Ja tam pójdę i stracę tylko czas. O, wow, no temu muszę pomóc. Znaczy muszę. Dobrze, żebym chyba pomógł, bo tutaj jest sporo przeciwników. Jak ja ci mam pomóc teraz, niby? Zapomniałem o tym budynku. Bo dobra, może tak. Dobra, już niech ma.
Nie no, to bez sensu jest. Ho, 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 ho. No nie jest dobrze. Ten pada, ten ledwo żyje. Ja ledwo żyję. Także tego. No i właśnie, co teraz? Że Storma. Storma dawno nie robiłem. Jak do mnie przyjdą teraz, no to chyba kaput. Ja to myślałem bardziej nad Archonem. A, ale te mutaliski są gdzie indziej zupełnie. Dobra. O mój Boże, ten się tu zakleszczył. Dobra, żeby się reszta nie zakleszczyła. Ja bym go mógł wyrzucić tym szatlem, nie? Uratować się. Aha, ten idzie do tego zerga, go bronić. O mój Boże! Nie, 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 no tak być nie może. Ten przyszedł się ratować do mnie chyba. No to jest dramat. Dobra, trzeba zrobić obsa, bo ja gram jak głupek, a nie gracz sensowny. Tam gdzie się buduje. Ale tego w sumie już nie ma, jo. Może nie takie głupie. O dobra, muty tutaj ogarniamy. Co to jest haczerka brązowego tutaj na minimapie? Nie, to są jego hydry do obrony, dobra. Trochę nie ogarnąłem. Widzę, że mamy coacha. Life for us.
No to jest trochę trudna sprawa teraz. Ten coś robi, gość? Nasz brązowy, taki średnio bym powiedział. Nasz gra zaczęła lagować z wrażenia. Co jeszcze mogę zrobić? Tak się zastanawiam. Siema, siema. Siema Piagoras. Pod groźbą dożywotnego bana, jak nie będzie śmieszne. Ale podoba mi się, że się pytasz i wklejasz od razu. Tak jakby po co pytałeś w takim razie? Tego nigdy nie skumam. Jakiego w końcu dropa zrobił? Się namyślił. Chyba. Boże, to było straszne. No dobra, ale powiedzmy. Wyszedł, opuścił lokal, pozostał już tylko jeden, sam. No typ mi trafia w te high templary bezbłędnie aktualnie. Dobrze. Uff,
Więc jeszcze będę tam o prawo lagować. No wiesz, no bo to jest taki kod sieciowy, dyskusyjny, nie? Ale fajnie się grają, bo zacna rozgrywka. Nigdy u mnie nie badało za linki biegu raz. Jak to pierwszy raz wygrałem Dragon? No nie pierwszy. Siema Indy, musisz wygrać, bo postawiłem kolację na ciebie, Bartolomaus. No i proszę bardzo, to twoja kolacja. Blady Weed, siema. Hachen, hachen, witamy. Nawet śmieszny mem. Nie familijny, ale śmieszny. Także jest bardzo fajnie. To jest jeszcze beta, ma prawo lagować. To było, siema Lishen. Cześć, cześć. Toporny ten SC1. No tak, tak, dlatego w niego gram na początku, bo jak jest taki toporny, to wiesz, ręce się rozruszają, nie? Siema, siema, Shaga. Nie, no, mem wydaje się... No zobaczymy z czasem, może będzie bardzo prawdziwy, nigdy nie wiadomo. Dobra, no to dawaj następną.